Cześć, witajcie na kanale sklepu muzyczny.pl. Ja nazywam się Jacek Brzezicki i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o rodzajach przetworników. Serdecznie zapraszam. Przetwornik gitarowy to nic innego jak kawałek magnesu owinięty drutem, który zamienia drgania struny w gitarze w prąd elektryczny, który płynie przewodem wprost do wzmacniacza i tworzy ten magiczny sound. Przetworniki możemy dzielić na różne grupy i rodzaje, ale dzisiaj zajmiemy się tymi najczęściej spotykanymi i najbardziej popularnymi. Single coil, czyli przetwornik jednocewkowy, to pickup, który pojawił się w pierwszej gitarze elektrycznej, czyli Broadcasterze, przemianowanym później na Telecastera. Charakteryzuje się ostrym, wysokim brzmieniem i posiada dużą ilość szumów. P90 jest również przetwornikiem jednocewkowym, ale magnes, na którym jest zbudowany, ma inny kształt. Brzmienie P90 posiada również dużo wysokich harmonicznych, ale nie brokuje tu dołu i ogromnego pazura. Mini humbuckery znane są głównie z gibsonowskich Firebirdów. Mają mniejsze rozmiary niż klasyczny humbucker, trochę słabszy sygnał, a brzmieniowo stoją gdzieś pomiędzy singlem a humbuckerem. Humbucker to dwucewkowy przetwornik gitarowy spopularyzowany przez Gibsona i stał się w zasadzie najczęściej stosowanym pickupem od jazzu po metal. Dzięki zastosowaniu różnych typów magnesów pickup nadaje się zarówno do jazzu, jak i do metalu, do rocka czy do reggae. Jego ogromną zaletą jest niska ilość szumów i ogromna uniwersalność. W brzmieniu nie brakuje dołu, a zapas gainu może być ogromny. Ostatnia grupa to przetworniki aktywne z wbudowanym przed wzmacniaczem zasilanym baterią. Charakteryzują się znikomym poziomem szumów i olbrzymim sygnałem. Najbardziej klasyczne przykłady to przetworniki EMG, występujące zarówno w formie singla, jak i humbuckera. Mimo upływu lat wciąż cieszą się ogromną popularnością. Ich największymi wadami jest niestety mała dynamika. Dzisiejsze przetworniki aktywne wyposażone są w nowoczesne preampy i w większości nie posiadają już tego problemu. Ciężko je też odróżnić od pickupów pasywnych. Teraz zapraszam Was na porównanie tych przetworników. Thank you.
Pamiętajcie też, że to tylko mały urywek wiedzy o przetwornikach gitarowych. Po więcej odsyłam Was na strony producentów.